Witam, tutaj jest Luari.pl i oto mój odcinek o nowościach w Minecraft Beta Pre-Release 1.9. Chyba się powtarzam, nie wiem. I tak widzicie, tu mamy. Dobrze. Jeszcze co? Tu wylatuje z Gasta Gunpowder. Czy nie wiem, czy może już wylatywał. I łzy Gasta. Takie oto. Są dodane nowe dwa stwory do Netheru. Chodzi tu o Magma Cube'a, czyli takiego slime'a. Tylko że... no slime... nie wiem jak to nazwać. No magmowy slime. Przypomina slime'a, skacze tak samo jak slime. Ogólnie niczym się różni, tylko kolorem. Zauważyłem tylko małego. O! Proszę. To jest właśnie Magma Cube. No, co z niego wylatują? Małe magma cube'y. Okej, no mówię wam, tak jak sam jak slime. Z małego? No, doświadczenie. Wydaje się, że zabrały do atakowania mnie. Zdało mnie z jakiegoś złego. I dane są... też... o, nether brick. Nether brick fence. Czyli też mam takie nowe cegły. Z Netheru. Nie wiem skąd się wzięła nazwa z Netheru. Może tu można gdzieś znaleźć. I płotki nowe. No i dosyć ładne. Nie wiem, jak dla mnie lepsze niż drewniane. Szybki przelot nad lawą. Bo jeszcze jest dodany jeden potwór do Netheru, choć którego nigdy nie widziałem go. Choć grałem już, nie wiem. Szukam od godziny, już próbuję ogarnąć tą nową wersję. Dobrze. Mamy też żaróweczki, które wylatują. Znaczy, to nie są żaróweczki, może zęby. Które wylatują z zombie pigmenów. Znaczy, no nie z zombie, po prostu z pigmenów. Jak ułożymy 9 w craftboxie, w crafting table, czy jak to tam kto woli. Otrzymamy jednego. O, proszę. Jak pięknie. O, dobra. Tego się nie spodziewaliście, co nie? Bo ja się nie spodziewałem. Oh my god. No dokładnie. Żeby to... tak, proszę. Oto nasz nowy mob. Weźcie, jak nawet nie wiedział, jak jestem podniecony, kiedy to właśnie zobaczyłem. Nasz mi oczy łzawią. O mój Boże. Dobra, próbujemy go zabić i wyleciał z niego złote pałeczki. Nawet nie wiem do czego służą. Ale weźcie. O mój Boże. Weźcie, podnieta na maksa. Bez jaj. Ty. Co ty? Czerwone. Co się? Ja wyrastą na Soul Sandzie. Ale... nie. 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 Weźcie, to jest epickie. Nic bardziej epickiego nie widziałem w Minecrafcie niż tą fortecę, którą wybudował komputer. Proszę. Nowy mob spawner. Spawner. Okej. Okay. Przejdźmy do czegoś innego, choć jestem tamtym bardzo podniecony i będę na to pewnie często wchodził. Czy mamy nowy wygląd? Bagien. Bardziej ciemniejsza trawa, tam mam do porównania. Ciemniejszy odcień wody. No, żałośnie to wygląda, kiedy się musi zlewać z tamtą jaśniejszą. Lilia wodna. Po rozwalnie mamy. Nie wiem, co to, oczywiście nie wygląda jak, nie wiem, jakiś papier do kibla. O, nowy odcień drzew na bagnach i nowy odcień winorośli. Oczywiście za punkt doświadczenia jeszcze nic nie dostajemy, co jest żałosne. No i wioska NPC. Widzicie, to są właśnie NPC. Są testowe. Jedyny rodzaj tylko. Znaczy, kolory szaty nim się zmieniają. Nic nie robią. Atakujesz. I nic. Podam wam. Ach, zapomniałem, jeszcze nie jest creative. Jeżeli chcecie, mogę wam podać seeda nawet do tej mapy. Bo jeżeli wpiszesz tego seeda, od razu się pojawisz w tej oto wiosce NPC. Jest to znane z wielu filmów już. Przed tym, które robili z tego Minecraft Poland, czy jak on tam ma. Sol bez obrazy, jeżeli mnie to będziesz oglądał.
dla jego fanów to też bez obrazy, że nie pamiętam nazwy. O, to jeszcze inny. Odsunięte ręce. A szczególnie te testowe są takie nijakie. Okej. I jeszcze jedna ważna rzecz. To jest, też podam wam seedę do tego. To jest też nowa nowość. Biom grzybowy. Widzicie? Co to jest wyspa, na której się. Na której są grzyby. Tylko grzyby, nic więcej. Trawa jakaś zgniła. Tu robiłem portal do Netheru. O, nowy stwór jeszcze. Uwaga. Zapowiadany już wcześniej. Zapowiadano lub wcześniej. Grzybowa krowa. No to jest niej mięso. Z tego co zauważyłem. Nie wiem, zabiłem już chyba 20 krów i cały czas mi wypada tylko mięso. Więc to według mnie z nim. Trawa jest, jak widać, zgniła. Nie wiem, czy może to. Nie mogę. Nie wiem, kto nazwać po prostu. I tyle. I to chyba koniec z moich relacji. Komentujcie, subskrybujcie. Żadnego żółtego, magicznego guziczka. No i lajkujcie. I tak dalej. I wiecie, o co chodzi. Gdzie to jest? Gdzie to jest? To nie to. Czy to to? Tak, to ta epicka forteca. Weźcie. Nie. Wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Patrzcie. Oho, to jest ciasteczko. Kula tego. Gasta. Statistics. Gram 27 minut. A ta epicka forteca? Nie. Przekracza epickość. Epickość level up. Nie. Jest niemożliwe. Och. Weźcie nowe stwory. Wszędzie. Patyczki z niej wypadają. Oho, to jest genialne. No może nawet do tego wam dam seeda, ale trudno będzie wam powiedzieć, gdzie to jest w Netherze. Ale i tak wam powiem, to jest epickie. No to żegna się z wami Silwally.pl. No i zapraszam do komentowania, subskrybowania. Jeżeli chcesz dać głos na nie, to uzasadnij dobrze. O Boże, epickość wrodzona. Takiego czegoś jeszcze nigdy nie widziałem. Nie spodziewałem się, że to zobaczę. Więc żegnam. Zapraszam do komentowania. Na razie.